Dzisiejszy odcinek powstał dzięki moim patronom i we współpracy z firmą Warm Audio. Bardzo dziękuję za wasze wsparcie. Siemano gitarowe dziki, z tej strony Bazog, a to kolejny odcinek Graj na gitarze jak. Dzisiaj przyglądamy się stylowi gry Jacka White'a, gościa, który kojarzony jest z fuzem, z brudną gitarą, z takim sloppy playing, jeżeli można tak powiedzieć, ale jest to bardzo charakterystyczne dla niego i wbrew pozorom nie jest to przypadkowe. Lekcja dedykowana jest dla fanów fuzu i gruzu. Bierzcie gitary w dłoń, zaczynamy odcinek. Skoro tematem dzisiejszej lekcji jest Jack White, to nie może zabraknąć fuza, a więc typu efektu, który bardzo się kojarzy z tym twórcą. Będę używał mojego Foxy Tone Boxa. Dzisiaj kręcimy Jacka White'a, a nie Muse, więc będziemy gałkę tonu kręcić w prawo, w stronę Bright, a nie Mellow. Chcemy jasne, ostre brzmienie, bardziej podatne na atak i takie, wiecie, kujące w uszy. Tryb zwykły, czyli bez oktawy. Sustain, no to już zależy od waszej gitary. Pamiętajcie, że to wszystko jest zależne od tego, na czym gracie, jakie macie przystawki, jaki macie typ przystawek. To nie apteka, więc możecie sobie tutaj bawić się zarówno w lewą, jak i w prawą stronę. Ja ustawiam około godziny 13, godziny 12. Jest to wystarczający poziom przesteru. Uwierzcie mi, że ta kostka naprawdę mocno saturuje dźwięk. Jeżeli chodzi o głośność, to mniej więcej też 12-13. Pamiętajcie, że gałka głośności nie tylko wpływa na ilość decybeli, ale też na barwę. Im macie ją ciszej, im mniej głośności, tym brzmienie jest takie puste, ma mniej low endu. Im bardziej głośność prawo odkręcacie, tym macie więcej też basu. Często jest to występująca cecha fuzów. Efekt podłączyłem do czystego wzmacniacza Victory V40 i zagrałem na mojej standardowej gitarze, czyli PRS-305 z singlami. To, z czym kojarzy sobie Jacka White'a, to przede wszystkim mega ekspresja w trakcie gry, a więc wykorzystywanie gałki volume, szczególnie przy użyciu fuza, gdzie możemy sobie zagrać. I nagle wyjechać z takim kosmicznym bendem gdzieś w wysokich pozycjach z odkręconym volume. Także to jest na pewno cecha wspólna. A dzisiaj chciałem was nauczyć bardzo prostego i przyjemnego riffu z kawałku Lazaretto. Dzisiejsza lekcja będzie praktycznie cała z klikiem, bo nie wyobrażam sobie tłumaczenia tego riffu bez kontekstu, bez tego pulsu. Jest to dość skomplikowany rytm, który można złapać szybko na ucho, ale jak ktoś ma problemy, to fajnie, żeby go też rozumiał i wiedział dokładnie, gdzie powinien wejść i dlaczego. Więc włączam klika. I to brzmi mniej więcej tak. Ta 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 tu 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 ta ta tum tam pam pam. Wejście jest skomplikowane, bo wchodzimy na ostatnią szesnastkę przed raz, czyli 1 2 3 4 ta tam. Czy te i raz, 2 3 te ta tam, 2 3. Samo wejście poćwiczmy. Raz, 2 3 4. Taka di mi, taka di mi, taka di mi, taka di mi ta. Mi ta, mi ta, mi ta, mi ta. Taka di mi, taka di mi, taka di mi, taka di mi ta. Taka di mi ta, taka di mi ta. Czyli wchodzę zaraz przed raz. Raz jest na drugim progu. Zero jest przed raz. Raz, dwa, trzy, taka di mi ta, mi ta. Mi ta, dobra? Czyli to jest początek. Szesnastka przed raz. Gdybyśmy sobie to rozliczyli, to mamy taka di mi, 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 tak. Taka di mi, taka di mi, taka di mi, taka di mi. Myślę podziałem szesnastkowym i po prostu gram na te sylaby, na które wypada mi rytm. Taka di mi, taka di ta tam ta 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 ta
ta siatka rytmiczna, ten groove, ten grid właściwie, ta siatka, dokładnie grid to jest siatka, tak się mówi w angielskich lekcjach, na ten podział, który trzeba mieć cały czas w głowie. Pam, pa, 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 pa. Tupiemy metronom. Raz, dwa, one i n a, two i n a, three i n a, four i n a, taka di mi, taka di mi, taka di mi, taka di mi. W tabach macie podpisane oczywiście te sylaby, żebyście nie musieli się zastanawiać, co ja tutaj plotę, trzy po trzy jakieś głupoty. Ta zagrywka nie jest skomplikowana technicznie, prawa ręka gra naprzemiennie, aczkolwiek ważne jest to, żeby urywać dźwięki, czyli to jest zagrane staccato, urywając, zwróćcie na to uwagę. Wolniej gram, czyli... Ostatni dźwięk jest przytrzymany. I potem mamy A-dur, B-dur, G-dur i wracamy do riffu. I teraz bardzo ważna rzecz związana z tym momentem. O ile riff możemy sobie pyrkać na skręconym volume, to tu wypadałoby już odkręcić fuzz na maksa. Ja sobie ustawię więcej przesteru, żeby to bardziej siało. I teraz będziemy sobie różnicować dynamikę właśnie utworu za pomocą gałki volume. Gramy riff powoli. Nie powoli, tylko cicho. I teraz... Jeżeli zwrócicie sobie uwagę na to, jak to gra Jack White, to on ma jeszcze gitarę hollow body, semi hollow przynajmniej, która bardzo się wzbudza od fuzu, od drgań, wzmacniacza i tak dalej, że on jak odkręca tą gałkę volume, to wręcz pierwsze co to słychać, pisk i sprzężenie wynikające właśnie z tego, jak głośno gra i ile ma tam przesteru. To jest coś, co ciężko zasymulować w domu bez zabijania sąsiadów, bez pozwów sądowych i tak dalej. Dlatego musicie wierzyć mi na słowo, jeżeli ostro skręcimy sobie, a może w sumie spróbujmy to zrobić, chwila. Przeglądając twórczość Jacka White'a, trafiłem również na utwór Ball and Biscuit, na pewno go znacie, nauczyłem się go grać i chwilę wam go pogram, żebyście jeszcze raz posłuchali, o co mi chodzi z tym bawieniem się gałką volume i tworzeniem ekspresji za pomocą właśnie ustawiania gitary. I to by było na tyle w tym odcinku. Bardzo dziękuję wam za uwagę. Jeżeli się podobało, łapa w górę, jeżeli nie, łapa w dół. Jeżeli macie jakieś pytania, zostawcie komentarz. Subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. Jeżeli cenicie sobie moją pracę, zapraszam do dołączenia do grona patronów. Przypominam, że taby można sobie pobrać, są one dostępne dla wszystkich. Sponsoruję je Warm Audio, które pomaga mi prowadzić ten kanał i dostarcza m.in. sprzętu, dzięki któremu mogę dalej tworzyć i rozwijać się nie tylko muzycznie, ale też brzmieniowo. Bardzo wam za to dziękuję. Trzymajcie się ciepło, życzę wam wszystkiego dobrego, gitary w dłoń, do następnego. Cześć!